Jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków, subskrybując ten kanał. Zapraszam Was do vloga, w którym jadę na wycieczkę z koleżankami do Przybynowa na farmę dyniową, także jestem gotowa, już muszę się zbierać. Bardzo mi się podoba makijaż, jaki zrobiłam dzisiaj, naprawdę slay. I paznokcie, i w ogóle cała stylowa, ale zobaczycie za niedługo ten. Także zbieram się i zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, zajechaliśmy tutaj w około pół godziny, także ja się mega jaram, zobaczcie. Widać słoneczniki, dynie, słońce świeci nam. Pogoda więc dopisała, bardzo się cieszę, oby tak zostało i idziemy! Piękne pole lawendy, zobaczcie, do tego jest piękna perspektywa. Oczywiście różne filmiki i zdjęcia się tworzą. Farma dyniowa bardzo przyjemna, fajna. Troszeczkę mała, ale wiecie, ok, jest ok. 5 zł wstęp, także luzik bluzik. Idziemy dalej. Wiem, że mało się do Was na razie odzywałam, ale zajęłam się tak bardzo zdjęciami. Ale z dziewczynami takie super zdjęcia, naprawdę. Co nie? Jest, dokładnie. Skończyłam robić zdjęcia przy pięknych słonecznikach, jak wiecie, albo też nie. Słoneczniki to jeden z moich ulubionych, jak nie ulubione kwiaty, bo wiecie, kolor żółty, one ciągną do słońca, więc w ogóle. Także tak, co tu jeszcze do Was powiedzieć? No, generalnie tak, słońce powolutku zachodzi. Zrobiło się nieco chłodniej, ale mi jest idealnie, bo ubrałam co? Rajstopy pod spodnie, więc jest idealnie ciepło. No i generalnie będziemy się powoli zbierać z dziewczynami. Nie wiem, czy to tu będzie za ujęcia w ogóle. Nie wiem, mało do Was się odzywało, mało to nagrywa. Ale najważniejsze co? Zdjęcia. Zdjęcia na Instagramie, więc pamiętajcie, żeby na niego wpadać. Serdecznie Was zapraszam. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, że śmiesznie mówię i zmieniałam intonację, bo wiem, że mnie słyszycie. To jest bardzo embarrassing. Dobra. Odezwę się jeszcze do Was. Tak. Czy ty mnie nagrywasz? Okej, kochani, zbieramy się z farmy dyniowej, ponieważ już zachodzi słońce, zdjęcie zrobiliśmy, a mój aparat się rozładowywuje. No, ja już nie wyglądam zbyt korzystnie, bo już jest dosyć późno. Leżałam, więc włosy mi się trochę odgniotły, makijaż też już ma wiele godzin, ale że vlog się dalej tworzy, jeszcze go nie powiedziałam, że go zakończam, to powiem Wam, że przed chwilą oglądałam swoje stare vlogi sprzed roku, dwóch, trzech lat
I powiem wam, że wzruszyłam się, bo widzę, jak się zmieniam. I nawet teraz to mówiąc, chce mi się płakać. Bo widzę po prostu, jak nabrałam siły i fizycznej, i psychicznej, jaki progres w ogóle zrobiłam, jeśli chodzi o kanał i o siebie. Widać po prostu, jak zmieniam się w dorosłą osobę, w dorosłą kobietę. I mam takie, kurde, i ten vlog z perspektywy czasu, jak będę oglądać, to będę miała takie przemyślenia. I to jest, kurde, tak niesamowite, powiem wam. I pozdrawiam serdecznie widzów, którzy oglądają mnie od kilku lat, albo nawet i od samych początków, bo jest to naprawdę niesamowite, że obserwujecie jakby całe moje życie, które... Może nie całe życie, ale jakieś tam, wiecie, epizody z niego. No i na przykład tak jak w dzisiejszym vlogu, taki jeden właśnie epizod, gdzie wybrałam się z koleżankami na farmę dyniową. Naprawdę będę wspaniale to wspominać. I jak wracałyśmy w ogóle, to był taki piękny zachód słońca. Puszczałyśmy sobie piosenki przez telefon. I naprawdę było tak pięknie, wspaniale. I jak wróciłam, to czułam się, w sumie nadal do tej pory czuję się bardzo dobrze. Boże święty, usatysfakcjonowana, spokojna, szczęśliwa, spełniona, tak. Bo planowałyśmy z dziewczynami tą wycieczkę jakoś ze 2 tygodnie temu, tak luźno w szkole, siedziałyśmy sobie w ławce i pomyślałyśmy, najpierw zaczęło się chyba jakoś od rozmowy o dyniach, o zdjęciach jesiennych. No i Karolina coś tam mówi, że o farmie dyni, że zawsze marzyła. Ja mówię, no w sumie też fajnie było się wybrać. Ja mówię, a czy mamy gdzieś może w okolicy taką farmę dyni? Patrzymy i mówię, kurde, jak blisko, musimy się tam totalnie wybrać. Także taka też historia, jak w ogóle do tego doszło, że tam pojechałyśmy. Szkoda tylko, że jednej koleżanki z nami nie było, miała się pojawić, no ale niestety. Także mam nadzieję, jeśli to oglądasz, Kasandra, to że następny trip będziesz również z nami. No, także tak. Nie wiem, ile wyszło minut tego vloga, ale na pewno dużo mniej niż poprzednie, które ostatnio nagrywałam, bo tam totalnie się rozgadywałam i dużo mega pokazywałam. Ten vlog wyszedł krótszy, bardziej konkretny bym powiedziała, ale myślę, że nadal ciekawy i warte obejrzenia. Także ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyku, subskrybując ten kanał. Widzimy się w kolejnym filmiku.